Andrzej Kruczyński, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Dzisiejszy odcinek, imprezy masowe. Jak bezpiecznie przygotować stadion? Jak mówimy o tego typu działalności, to w ramach tutaj naszych statutowych przedsięwzięć jesteśmy w stanie podpowiedzieć Państwu, czyli Państwu, mam na myśli tutaj klub sportowy, mam na myśli tutaj agencję ochrony, czy nawet miasto, zarządzanie kryzysowe, jak połączyć siły, zapanować nad tym, żeby impreza masowa była bezpieczna. Bo to nie będzie rolą tylko agencji ochrony, to nie będzie rolą tylko klubu, tylko w to musimy włączyć także i zarządzanie kryzysowe. Oczywiście policja, straż miejska, jeżeli występuje, oczywiście zabezpieczenie medyczne, monitoring miejski, czyli na to trzeba spojrzeć szerzej. Mamy olbrzymie doświadczenia, chętnie Państwu podpowiemy. Takie szkolenia są rzeczywiście szyte na miarę. W zależności, co się w określonych tutaj miejscach dzieje, czy klubach sportowych, to my ten produkt uszyjemy na miarę. Jak mówimy o typowym meczu piłkarskim, uszyjemy produkt na typowy mecz piłkarski. Jak mówimy o wydarzeniach na przykład artystycznych, o koncertach, produkt będzie szyty na miarę. Odnośnie koncertów. Koncerty są specyficzne i tam jest naprawdę mnóstwo zagrożeń. Pamiętajmy, że taki rasowy koncert, gdzie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jest wszystko ładnie, pięknie do momentu, jak zgasną światła i wyjdzie artysta na scenę. Wtedy zaczyna się już dziać, to żyje swoim życiem. Monitoring, jeżeli jest, funkcja można powiedzieć, że jest zerowa. Speaker zawodów, jeżeli jest, funkcja prawdopodobnie zerowa. Trzeba mieć właśnie możliwości współpracy z artystą, współpracy z jego sztabem, zaplecze. W sytuacji kryzysowej z automatu powinien być system odcinania nagłośnienia na scenie. Jeżeli ktoś nie dopełni tego typu formalności, no to jest dramat. To jak ktoś mówi, że jest przygotowany i będzie zarządzał sytuacją kryzysową, a wykonalne, jakby coś się działo, zanim ta informacja tak przez gońca dotarłaby do sztabu artysty gdzieś na zaplecze, który prawdopodobnie zostałby zblokowany 10 razy, bo byłyby linie kontroli i nikt by go nie dopuścił, to już byłoby pozamiatane. Czyli musi być przycisk, tak jak jest na przykład rozwiązanie na Stadionie Narodowym, a nie zawsze było czynne, że operator, czyli kierownik do spraw bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej jednym tylko naciśnięciem kciuka odcina zasilanie, które jest przekazywane na scenę. Mikrofon artysty zamiera, wtedy jesteśmy w stanie przekazywać informacje, które byłyby potrzebne. Oby nigdy nie było takiej sytuacji, ale to jest naprawdę niesamowicie ważny element całej organizacji tego typu imprez. Specyfika koncertów wiemy, w zależności jaki zespół będzie występował, jak to będzie tak, ciężki zespół, metalowy zespół, no publiczność jest określona, jak to będzie coś bardziej swobodnego, jazz, tak, to artyści będą zupełnie inni, to też mogą być osoby niepełnoletnie. Inaczej tak rozpisujemy zabezpieczenie, jeżeli wiemy, że przyjdą osoby tak poważne, ustatkowane, nie będzie tutaj sytuacji dziwnych, tak, nie będzie jakichś tam zamieszek, a zupełnie inaczej, jeżeli będzie to zespół, tak jak powiedziałem wcześniej, metalowy, gdzie rzeczywiście coś się może wymknąć spod kontroli. Zabezpieczenie medyczne też jest specyficzne pod tego typu kątem imprez. Wiemy, że większość czy kilkanaście tysięcy osób może być na tak zwanej płycie boiska, jak mówimy o obiekcie sportowym, czyli przestrzeń, mała przestrzeń, gdzie trzeba zadbać o tak zwaną ewakuację. Jakby cokolwiek się stało, to ewakuacja raczej będzie przebiegała przez trybuny. W pierwszej kolejności trzeba właśnie udrożnić, spowodować, żeby wyszły osoby, które będą na trybunach, na przykład dolnych, i dopiero później wyprowadzamy osoby, które są na płycie boiska. To wszystko powinno być policzone, tak, na temat dróg, drożności tych dróg nie można przesadzić. Organizator bardzo często łamie standardy. Nie chcę powiedzieć, że łamie przepisy, ale daje maksymalną ilość osób, tak, sprzedaje bilety. Biletów powinno być tyle sprzedanych, na ile jest przewidziany dany obiekt, gdzie najważniejsze to są drogi ewakuacyjne. Znamy się na tym, potrafimy podpowiedzieć, zachęcamy do tego, żebyście korzystali z naszej strony, telefony, odpowiemy na pytania, odpowiemy na maila, produkt uszyjemy na miarę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Duże doświadczenie po naszej stronie, zachęcamy do korzystania z naszych tutaj usług w ramach naszej działalności statutowej jako Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.